Czy Polska powinna przyjąć euro? Kiedy powinna to zrobić? Jaki wpływ przyjęcia euro będzie miało na polskie społeczeństwo i polską gospodarkę? O tym między innymi porozmawiamy dzisiaj w kolejnym odcinku na Marszałkowskiej z moimi gośćmi, panem prezesem doktorem Maciejem Bukowskim oraz panem Piotrem Arakiem. Ja się nazywam Mariusz Marszałkowski, jestem redaktorem naczelnym Polon.pl i zapraszam do oglądania. Panowie, temat euro, wprowadzenia euro w, do obiegów jako waluty w Polsce jest rozbrzmiewa co, co jakiś czas jest dosyć emocjonalny z racji tego, że to budzi emocje i społeczne, i polityczne. E, no to musimy zacząć od takiego elementarnego pytania. Czy Polska powinna wprowadzić euro? Tak, albo nie? Może zacznijmy od prezesa Bukowskiego. Ja bym powiedział, że tak, no nie trzeba się bać. Tak, no spójrzmy na większość krajów Unii Europejskiej. Mają euro, jakoś sobie dają radę z nim, żyją. Jest to dla nich wygodne, dla obywateli tych krajów. No ale, i tutaj nie byłbym ekonomistą, gdybym nie powiedział tego ale, no ale to jest pewien proces to proces społeczny musimy my, jako społeczeństwo, być do tego gotowi no, ale także proces gospodarczy I to zarówno taki techniczny trzeba spełnić pewne kryteria, prawda żeby wejść do mechanizmu, wcześniej mieć i kurs walutowy odpowiednio stabilny, i inflację, i deficyt w finansach publicznych. No i musimy mieć też przygotowani jako gospodarka do tego, żeby to możliwie tak niezauważalnie dla wszystkich przyjąć, zaakceptować. No mhm. i pewnym gospodarkom, jak na przykład Chorwacji, to może być łatwiejsze, bo oni już Chorwacja ostatnio weszła do strefy euro, już w zasadzie wcześniej byli w dużej mierze zurejizowani, tak? Znaczy obywatele trzymali swoje oszczędności w euro, to jest kraj turystyczny, więc mnóstwo transakcji też się odbywało w euro mhm. bezpośrednio. No więc dla nich to tak nie było. U nas mamy jednak gospodarkę zróżnicowaną, mamy eksport, eksportowy, ten sektor eksportowy, który chciałby euro, bardzo, w zdecydowanej większości, i ten sektor krajowy, który często się jego obawia mhm. z tego lub innego powodu. Prawda? No i ludzi, którzy zajmują się polityką publiczną, którzy też no z różnych też względów... Mogą być mniej lub bardziej sceptycznie bądź entuzjastycznie nastawieni, i zbliżenie tych stanowisk myślę też jest ważne, żebyśmy do tego euro wzięli, ale myślę, że ekonomicznych przesłanek, żeby tego nie robić, bardzo silnych nie ma. Okej. Okay. Panie Piotrze, jak Pan patrzy na, na tą kwestię? Przyjmować euro, czy jednak nie przyjmować? Po pierwsze, no, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przyjąć euro, więc jest tak, że oprócz Danii z członków Unii Europejskiej, to tak naprawdę każdy z krajów, nawet Szwecja, jest zobowiązana do tego, żeby na jakimś czasie. Jeszcze Wielka Brytania sobie no, wynegocjowała. Tak, Wielka ale Brytania, ale jest... no, powiedzmy, Wielka Brytania to jest trochę pieśń przeszłości. Więc jesteśmy zobowiązani do tego, żeby prowadzić proces i będziemy audytowani raz na dwa lata, czy spełniamy kryteria konwergencji, czy to w jaki sposób właśnie spełniamy kryteria, zarówno jeżeli chodzi o dług, deficyt, wysokość inflacji i potem jeszcze kryteria makroostrożnościowe, które Eurostat publikuje częściej, czy po prostu nasza gospodarka pod względem wielu czynników finansowych jest wystarczająco stabilna, żeby zostać członkiem strefy euro. No, i to często jest decyzja polityczna, bo na przykład Chorwacja wszystkich kryteriów nie spełniała w momencie, w którym wchodziła. Tak samo Bułgaria, która najpewniej tam w okolicach 2025 roku, jeżeli obecnemu rządowi się to uda, bo już kilka razy przekładał członkostwo w strefie euro no to też zostanie. Ale są to gospodarki turystyczne, które mają duży napływ właśnie kapitału z starej Europy w momencie, w którym ludzie przyjeżdżają. Są to też gospodarki mniejsze. Kuna była wcześniej, miała kurs waluty ściśle ustalony z kursem euro, w związku z tym też nie było tak, że to miały, były jakieś duże banki centralne i duże gospodarki, zarówno bułgarska, jak i chorwacka, w których ta waluta miała istotne znaczenie. No i tu właśnie przechodzimy do Polski. Polska jest obok Szwecji największym krajem Unii Europejskiej, który ma własną walutę. I w zasadzie po wyjściu Wielkiej Brytanii, no to, to pytanie o to, czy, czy że, że Unia Europejska jest multiwalutowa, jest w zasadzie bezzasadne. No bo jest tylko i wyłącznie euro i ta obietnica, że większość państw albo będzie miała ustalony stały kurs do euro, albo będzie członkiem Unii Walutowej. I teraz pytanie jest kiedy? Bo. Czy to już wiemy, że będziemy musieli kiedyś. Ja nie jestem zwolennikiem bardzo szybkiego wchodzenia do strefy euro. Z wielu powodów, między innymi z powodów także reform, które Unia Europejska i strefa euro będzie przechodziła. W następnych latach, jeżeli one się zakończą pozytywnie, czyli będziemy widzieli zręby polityki fiskalnej, unijnej jakieś, no to pewnie to członkostwo będzie coraz bardziej atrakcyjne z perspektywy Polski. Na razie jednak ten, ten mechanizm bezpieczeństwa związany z własnym kursem w sytuacjach kryzysowych, moim zdaniem, przeważa temu, żeby nie być szybko członkiem. Strefy euro, więc to jest ta podstawowa różnica. Maciek jest bardziej nastawiony na to, żeby ten proces rozpocząć. Ja jeszcze widzę więcej ryzyk, które mogą po drodze się pojawić, gdzie ta waluta polskiego złotego może się przydać w różnych sytuacjach. Oczywiście może tak być, że nie będziemy mieli żadnego kryzysu, w którym będziemy musieli użyć, nie wiem, czy to dewaluacji, która jest bronią atomową, czy będziemy musieli wykorzystać radykalną deprecjację złotego po to, żeby utrzymywać, nie wiem, konkurencyjność polskiej gospodarki. Może to w ogóle się nie, nie, za, nie wydarzy i nie będziemy musieli tego, mm -hmm. tej strzelby wiszącej na ścianie wykorzystać, ale zawsze ją mamy, i to jest tylko i wyłącznie, dlaczego ta wartość polskiego złotego się w jakiejś tam perspektywie średnioterminowej może przydać. Mm -hmm. No to skoro jesteśmy już przy tych jakby plusach czy minusach i, i ocenie euro jako wspólnej waluty, bo to, czy powinniśmy przyjąć, to panowie są zgodni. E, kwestia jest ewentualnie czasu. Natomiast jakie euro będzie miał skutki z perspektywy społecznej. Bo wiele argumentów zawsze, szczególnie przeciwników, euro pojawia się w kontekście wyższych cen produktów, usług, towarów. Ale też zwolennicy mówią o wyższych pensjach. Tak? Że, że euro przyczynia się do tego, że płace rosną szybciej. No to jak to wygląda? Jak według pana ten wpływ euro na, na, na funkcje społeczne będzie miał po przyjęciu w Polsce? Ja, ja nie wiem. Właśnie najgorsza odpowiedź na to pytanie jest, że nie wiem. I nie, nie mamy żadnych badań, które byłyby realizowane chyba od, nie wiem, to był 2009, 2008 rok, kiedy był ostatni raport. By był, tak. No w Polsce tak, tak. No. My, nie, ekonomiści nie, nie, coś tam badają tak tak, 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 tak. Tylko chodzi mi o to, że nie mamy takiego badania o tym, czy jesteśmy gotowi do członkostwa w Unii uni Walutowej oraz jakie konsekwencje mogłoby zarówno dalsze bycie poza, oraz bycie w Unii Walutowej nie mieliśmy przeprowadzonego tego typu badań. No i oczywiście to, czego się możemy spodziewać, to jest przede wszystkim większy napływ kapitału. I to jest ten efekt, który większość gospodarek, które zostaje członkami Unii Europejskiej, obserwuje. To znaczy, że przez ograniczenie kosztów transakcyjnych i koszty kursu walutowego i tego ryzyka związanego z występowaniem kursu walutowego, no, że jesteśmy jeszcze bardziej atrakcyjni. Czyli trochę się pojawia więcej inwestycji, trochę więcej kapitału w gospodarce i ta mobilność kapitału w ramach strefy euro jest e, znacznie większa. Oczywiście nie jest tak, jak mówią niektórzy profesorowie, że mamy wtedy do dyspozycji nie wiem, 400 banków w Unii Europejskiej, bo tak nie jest. Są jeszcze reguły wewnętrzne i otwierania kont i tak dalej. Tak, tak to mhm. nie działa, ale jest tak, że powiedzmy ten transfer kapitału jest o wiele płynniejszy niż e, ma to miejsce w obecnie, kiedy jesteśmy poza e, strefą e, euro. I to powoduje, że pewnie wzrost gospodarczy może być wyższy. Czyli teoretycznie powinno wychodzić tak, że od momentu, w którym zostaniemy członkiem Unii Europejskiej, ze względu na te czynniki, spadek kosztów transakcyjnych, będziemy mieli wyższy wzrost gospodarczy. Nie zawsze jednak to dało się obserwować w przeszłości, przynajmniej patrząc na przykłady krajów takich jak Słowacja, czy nie wiem, Finlandia. No w Słowacji to bym się nie zgodził. u no Słowacji było widać rzeczywiście na samym czy początku. na samym początku, że oni mieli wyższy wzrost. poziom. Mieli duży napływ kapitału i mieli wzrost gospodarczy i tak więcej... Poziom produktów wzrósł o jakieś 5%. Tak, ale potem jest to pytanie właśnie o to, czy to był z perspektywy czasu najlepszy moment na to, żeby zostać członkiem strefy euro ze względu na dodatkowe kryzysy, które się gdzieś tam podroże, mhm. po drodze wydarzyły. I na przykład potencjalnie może być tak, że istnienie własnego, własnej waluty w tamtym czasie mogłoby zminimalizować koszty związane mhm. z jakimś kryzysem zewnętrznym, który wpłynął na, czy to na Słowację, czy na Finlandię po kryzysie finansowym, czy na Słowację, po, tam, po kryzysie pandemicznym. Natomiast no, to są wszystko analizy kontrfaktyczne, które widzimy i mhm. nie jest tak, że... Nie e, da się e, ich przełożyć bezpośrednio tak. na rynek. Przełożyć energię. na przykład na Polskę. No tutaj ja myślę, że generalnie te strachy są za duże, tak? No bo euro ostatecznie no to jest jednak, można powiedzieć, w uproszczeniu obrazki na banknotach, tak? więc to nie jest aż tak ważne. Na dodatek nie. fikcyjne. Tak. One są do, wymyślone. Do, na wymyślone, tak, więc to jest w dużej mierze taki trochę strachy, które są z tym związane, są często przesadzone i nadmiernie rozbudowywane. To oczywiście nie jest jedyny przypadek. No, często uważamy, że trzeba się przygotować na każdą możliwą przyszłą tragedię. Tak? No, mm -hmm. więc W przypadku euro no, to często ekonomiści mówią o tak zwanych asymetrycznych szokach. Tak? Co będzie, jeżeli coś bardzo specyficznego przydarzy się gospodarce polskiej, co się nie przydarzy innym członkom na przykład Unii Europejskiej czy strefy euro. No i wtedy, gdybyśmy mieli dodatkowo naszą politykę pieniężną, albo nawet takie automatyczne stabilizatory, jak dewaluacja właśnie mhm. naszej wartości, a deprecjacja naszej waluty w przypadku płynnego kursu, to byłoby lepiej tak, dla tej gospodarki. Ona by łagodniej przez taki zły szok przeszła. No to jest jakaś tam racja, mhm. tak? no i to jest ten. Tylko, że problem jest taki, że ten taki smok, prawda, ten taki potwór tych asymetrycznych szoków, które wszyscy przywołują, no trochę przypomina tego, tego potwora, co pod łóżkiem mieszka, jak mamy 3 lata. Tak? Znaczy, może on tam jest, ale pewności nie mamy i chyba bardziej się go boimy, niż on naprawdę ma tam szansę zaistnieć, prawda? No i tutaj właśnie ja mam wątpliwość, czy nie, nie przesadzamy z tym. Tak? Okay. Natomiast no oczywiście to nie znaczy, że nie ma jakiejś tam realności społecznej tego, tak? to znaczy, że ludzie się czyście obawiają. Na przykład obawiają się, tutaj pan wspomniał o tym. Obawiają się wzrostu cen po przyjęciu euro. To nie jest prawda, że tutaj są prowadzone badania empiryczne w całej strefie euro wśród tych krajów, które... No ale mówi się o tym przykładzie bagietki i kawy, że tam we Włoszech te, te 78 Jakieś cen... zaokrąglenia, efekty, ale to są jakieś drobiazgi. Kraje zresztą na u tego bardzo pilnują. Są specjalne instrumenty wdrażane, żeby właśnie kontrolować te sytuacji, nie wiem, podwójne ceny na przykład, żeby ludzie mogli, czyli jeszcze wyrażone na przykład w starej walucie, żeby mogli to w Chorwacji zobaczyć. tak było, że przez tak. pół roku albo przez rok w ogóle były publikowane ceny w dwóch, w dwóch walutach po to, żeby to ograniczyć, także tamtejszy Urząd Ochrony Konsumentów później prowadził kontrole w sklepach, które podobnoż podnosiły ceny więcej mhm. niż wynikałoby to z niemczynników. czynników. Związanych z ich, którą no Te badania tak jakby pokazują, że de facto ten efekt nie występuje. To, co występuje na pewno, to jest efekt w handlu zagranicznym, tak? To rzeczywiście też widać chyba efekt Rose, czy rozena nazywa, który mm -hmm. rzeczywiście jest tak, że, że mamy wzrost obrotów w handlu zagranicznym, no bo spadają tak zwane koszty transakcyjne, przejrzystość transakcji też się bardzo zwiększa. Firmy nie muszą na przykład wydawać pieniędzy na zabezpieczenie się przed ryzykiem mm -hmm. walutowym. No i w związku z tym, prawda, łatwiej podchodzą do transakcji wielu. No. W związku z tym obroty rosną, co nie znaczy od razu, że to się przekłada na większą produktywność, tak automatycznie, czy większy wzrost gospodarczy, bo one rosną zarówno nie, w eksporcie, jak i w imporcie. Tak więc to, tak? No czy tak, czy to wszystko. To po obu stronach. trochę balansuje. Natomiast, panie Macieju, jakbyśmy mieli przyjmować euro, bo. No, oczywiście kwestia przyjęcia euro to jest głównie kwestia tych wytycznych, choćby z Maastricht, które obligują nas czy naszą gospodarkę do pewnych wartości, które musimy spełnić, żeby to euro, tą wspólną walutę przyjąć. Natomiast kiedy Polska będzie gotowa na to, kiedy my tak technicznie bylibyśmy gotowi do tego, żeby tą walutę przyjąć? Bo teraz choćby kwestia inflacji nas blokuje, tak? No, tam jest chyba no, 3% inflacji. No, no tak, no, oczywiście. Kiedy? No to nie wiemy. tak To zależy od naszej polityki też pewnych rzeczy, które nie kontrolujemy. Ja myślę, że dobrą taką strategię, do wchodzenia do strefy euro byłoby tak pójść się właśnie tą drogą bułgarską, czy duńską, nie wiem jak to, jak zwał, tak zwał, czyli, czy właśnie chorwacką. Czyli na początku, i to można moim zdaniem szybciej zrobić niż później, ustalić ten stały kurs wymiany. Względem, względem euro, żeby znieść ryzyko walutowe dla, dla podmiotów, to jest dla podmiotów gospodarujących, to oczywiście w pewnym sensie wymagające, tak, no bo potem bank centralny musi ten kurs stabilizować, jeżeli, jeżeli trzeba, no ale też no, widzę, że bank centralny zwiększa swoje rezerwy tak, na przestrzeni lat, więc jest na to przestrzeń. My też jesteśmy krajem z nadwyżką handlu zagranicznym generalnie już w tej chwili, więc, więc myślę, że to łatwiej nam zrobić niż w przeszłości, bez wątpienia teraz. No i w związku z tym, oczywiście, no, musimy prowadzić odpowiednią politykę fiskalną, można powiedzieć bardziej konserwatywną niż, niż, niż luźną. Musimy się starać, żeby ta inflacja była niska już w momencie, powiedzmy, usztywnienia naszego kursu walutowego. Ale z drugiej strony, zachowujemy to, prawda, e, o czym e, mówiliśmy, tak? czyli o tę o, o, możliwość zawsze no, wyjścia z tego, prawda? Mm -hmm. Czyli jeżeli jednak pojawi się ten asymetryczny szok, którego no, ja się nie spodziewam, no ale wielu się spodziewa, no to wtedy możemy. Powiedzieć, no, okej, okay, prawda, byliśmy sobie, mieliśmy sobie PEG względem euro, no ale teraz musimy go uwolnić, prawda, i pozwolić znalezieniu nowego kursu równowagi. Mhm. E, I to możemy pozostawać nawet 10 lat, prawda, 15 lat w takim reżimie, nadal płacąc złotówkami, ale mieć to samo co Duńczycy, mają 20 lat, bo oni mają właśnie PEG względem, mhm. względem euro, czyli stały kurs walutowy, czyli to w dużej mierze, to prawda, tutaj mają koronę, ale. To jest to Ale samo, co euro, można no powiedzieć, tak. no, albo prawie to samo. Powiedzieć? To, to, jest, to jest jedna z metod równie dobrze. Ja, ja akurat jestem tego zwolennikiem jest to, żeby wykorzystać ten czas na reformy wewnętrzne. To znaczy, że y, doprowadzenie do tego, żebyśmy spełniali wszystkie kryteria makroekonomiczne i makroostrożnościowe jest po prostu dobrym y, takim umechaniem y, do uzdrawiania, uzdrawiania budżetu, budżetu, gospodarki, tak, gospodarki, zachowywania tak. dosyć sensownej, właśnie jednak bardziej konserwatywnej polityki fiskalnej dosyć bezpiecznej polityki monetarnej. I to już może prowadzić do tego, że my będziemy widzieć efekty samego członkostwa w strefie euro, czyli dodatkowego napływu kapitału, nie będąc członkiem strefy no euro. No ale właśnie do tego to... jest potrzebna jednak, moim zdaniem, w sensie ekonomii politycznej taka motywacja, czyli właśnie na przykład powiedzenie sobie, że chcemy wejść do strefy euro w jakiejś perspektywie, nawet niech będzie kilkunastu lat i w związku z tym najpierw usztywniamy kurs walutowy i staramy się jakby pokazać, że, że jesteśmy. Do tego po prostu przygotowani przez to, że, że, że obrona tego kursu nie będzie dla nas wielkim cierpieniem. No To będzie też motywowało nas, żeby odpowiednio prowadzić politykę fiskalną, odpowiednio prowadzić politykę monetarną. Oczywiście, chociaż ona się musi dostosować mhm. do tego kursu. Makro, makro, makroostrożnościową zwłaszcza tak, czyli żeby jakby patrzeć na nie wiem, system bankowy, w ogóle system fi finansowy w taki sposób, żeby no, on był rzeczywiście na, na wszystkich swoich. Mhm. W dziesięciu nogach stał na jednej płaszczyźnie, co nie zawsze jest takie łatwe. No właśnie, bo tu już wspomnieliśmy trochę, o... panowie powiedzieli o wpływie na biznes, na, na społeczeństwo. No ale właśnie chciałbym tak w pewnym sensie to doprecyzować. Jaki, wprzyje, jaki wpływ euro będzie miało, czy mogłoby mieć na przedsiębiorców, na polską gospodarkę? Polska gospodarka też jest pewną specyficzną gospodarką, jest, jest, jest inną od resztę Europy. Pojawiają się argumenty, że dzisiaj my z jednej strony konkurujemy tą złotówką, bo możemy powiedzmy bardziej elastycznie podchodzić do kosztów na przykład produkcji, no ale pojawia się to ryzyko też tych wahań kursowych, które też właśnie tu pan Maciej powiedział o tym, że trzeba specjalne zabezpieczenia mieć finansowe, żeby tego ryzyka żeby to ryzyko mitygować. No właśnie jaki, jaki wpływ może mieć euro na polską, na biznes, na, na handel, na, 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 na przedsiębiorców? No bo, właśnie, wszystko polega na tym, w mojej, moim argumencie: to znaczy, że moment, w którym koszt i cena, y, która jest polskim, y, jakby wyznacznikiem tego, w jaki sposób my wchodzimy, to znaczy w 2020 roku y, polski złoty się osłabił względem euro. Wszędzie tam, gdzie się dało, no to ci polscy eksporterzy byli w stanie, jeżeli mieli kontraktu, no to wejść jako poddostawcy na innych produktów. Oczywiście pomaga też struktura naszego eksportu i to, że produkujemy meble, nie wiem, sprzęt RTV, więc akurat to, co wtedy było kupowane do home office'u i e, nie wiem, że po, po, polepszyć sobie jakość życia i oglądać telewizję czy Netflixa w, na większym ekranie. W związku z tym to, to wszystko sprawiło, że my byliśmy w stanie mieć dodatkowy efekt zwiększający konkurencyjność, zmniejszający też. Ten wpływ pandemii i szoku asymetrycznego, ale podobnego na wszystkie kraje, mieć jednak płytszą recesję niż inne kraje Unii Europejskiej. No oczywiście tam mechanizmy osłonowe i tak dalej też odegrały jakąś rolę. Ale to trzeba sobie powiedzieć, że no zakładamy, że w przyszłości to nie będzie jedyny nasz czynnik konkurencyjny. To znaczy, że ci specjaliści, których kształcimy na polskich uczelniach, Osoby, które będą przyjeżdżały i imigranci, czy to z Ukrainy, czy z dawnych państw wspólnoty niepodległych, państw, z Białorusi, z Azerbejdżanu, z Kazachstanu, może nawet z Rosji w jakiejś perspektywie, to będą osoby, które będą kształtowały nowoczesną gospodarkę, w której jesteśmy eksporterem usług na jednolity rynek europejski, więc ryzyko kursowe jest czymś, co gdzieś chcielibyśmy, żeby było pewnie mniejsze. No i wtedy też koszt nie jest aż takim elementem istotnym, a bardziej są kwestie tego, jaką wartość, jaką jesteśmy w stanie uzyskać jako przedsiębiorstwa konkurujące na, na tym wspólnym rynku. W związku z tym wtedy euro nam się opłaca tylko. Konia z rzędem i właśnie to, gdzie kiedy to nastąpi, mhm. czy to będzie za pięć, czy za dziesięć lat. Już nie wspominamy tutaj ekonomii politycznej, ale no, żeby zmienić e, polską konstytucję, trzeba mieć dwie trzecie głosów w parlamencie, w związku z tym e, i pozbyć się roli banku centralnego. W związku z tym też to jest proces, w którym my musimy mieć dwie trzecie głosów społeczeństwa, które wybierze jakieś ugrupowania polityczne, popierające. Pozbycie się euro, znaczy pozbycie się złotego i wprowadzenie euro. Ale właśnie przez modyfikację konstytucji. PEG, jako pewnego rodzaju przejściowa polityka, która z jednej strony można powiedzieć tym, którzy są przywiązani mocno do złotówki, prawda, jakby nic nie zmienia, no bo to nadal jest Polski złoty, prawda, nadal to samo widzę w portfelach i na kontach, a z drugiej strony no, daje przedsiębiorcom wiele korzyści z euro, nie wszystkie, ale wiele jakby no od razu, a front jest. Można powiedzieć trudny, trudniejszy dla polityki publicznej, no bo właśnie trzeba się przygotować do tego, to politycy tego często nie lubią. Ale dla obywateli z kolei jest korzystne, no bo my jednak też żyjemy z tym, nie pamiętam, mówimy tak, no bardzo dobrze w kryzysie zdewolu, zdewaluowała się albo wiem, zdewracjonowała się złotówka i w związku z tym... No świetnie przecież przeszliśmy suchą stopą przez kryzys. No ale to oznacza, że my, jako gospodarstwa domowe, w tamtym czasie zarabiliśmy w tym euro albo w dolarze, albo no w tych wszystkich miejsc, w tych walutach, w których, wobec których straciliśmy, mniej, prawda? No to... mhm. Tak zwani Frankowicze wiedzą o tym doskonale, co to znaczy, tak? jeżeli mamy zmianę tego, tego kursu walutowego na niekorzyść złotego. I argumentem, który tu się pojawia i oczywiście też jeżeli to będzie powiedzmy za 10 czy za 5 lat, to jest to, że jak dzisiaj polskie przedsiębiorstwa pukają do drzwi rynku jednolitego, czyli wchodzą na rynek, my nie mamy bezpośrednich polskich inwestycji zagranicznych na terenie Niemiec. Nie wiem, Stanów mhm. Zjednoczonych jest ich bardzo mało. Można policzyć naprawdę na palcach jednej ręki praktycznie tak. jakieś zakupy, których dokonywaliśmy, albo inwestycje greenfieldowe na terenie innych krajów. No to jest ten moment, w którym rzeczywiście jest ułatwiony przepływ kapitałowy, no i przez to też proces inwestycyjny przedsiębiorstwa. I to jest oczywiście argument za, żeby w pewnym mhm. momencie to się opłacało, no bo, no bo po prostu ten przepływ kapitałowy będzie większy, no ale do tej pory my tego problemu nie widzieliśmy, bo polskie przedsiębiorstwa w ogóle go nie widziały, bo nie były inwestorami Ale myślę, zagranicznymi. Że, no nie jest przypadek, to ja widziałem, że mamy Fundację Wolności Gospodarczej, która prowadzi taką akcję promującą euro. No, ta fundacja jest no, silnie związana, finansowana przez jednego z polskich miliarderów, prawda, wielkiego przemysłowca polskiego, który zbudował firmę eksportującą. No i właśnie on jest zwolennikiem euro z tego powodu, prawda, że jego firma prowadzi biznesa. operacje nie tylko w Polsce, ale mm -hmm. no, pana europejskie, nawet globalne. No i dla niego po prostu to jest to lepiej. Się, to I to dla jest wielu zysk, firm to tego opłaca. typu to się opłaca. Dla firm, które mają ambicje globalne. Natomiast ja... kolejne pytanie, które bym chciał zadać, to jest pytanie trochę o tego. Stracha, którego pan wspomniał z tego podłóżka jako, jako dziecko w kontekście euro, bo często mówi się o doświadczeniach innych państw, o doświadczeniach, i tu szczególnie z przeciwnicy wprowadzenia euro mówią o, o doświadczeniach Grecji, Włoch i, i jakby takich negatywnych skutkach wprowadzenia wspólnej waluty w tych państwach. W kontekście między innymi właśnie tego przygotowania. Tak chodziło o pewne dane gospodarcze, które gdzieś tam, dług ukryty, który był gdzieś ukrywany przed, przed instytucjami europejskimi. No właśnie, jakie są doświadczenia innych państw? Bo panowie już wspomnieli o Chorwacji, panowie wspomnieli o Słowacji. A co na przykład no to ze Starą też, Unią? Też bardzo, ja myślę tak, że nowej Unii to są jak na razie bardzo dobre. Tak? No nawet ta Słowacja, która czasami jest przywoływana przez przeciwników euro, to często pokazują na, na Słowacji, bo to jest jedyny kraj w naszym regionie, który tak zaczął słabo konwergować. Trochę nie od razu w tym samym momencie, ale trochę po tym, jak wszedł do strefy euro. No tam ludzie zawsze pokazują te kolejki w sklepach polskich przy granicy a, gdzieś. A i... ale on został słabo konwerkować, jakby gorzej rosnąć w przeliczeniu na parytet siły nabywczej. Mhm. Ale już jak się w euro pokaże, w takiej można powiedzieć, bo parytet siły nabywczej to jest taka trochę konstrukcja statystyczna, tak? Jest wiele parytetów siły nabywczej, ale jeżeli przeliczymy w euro, no to wszystko w porządku jest ze wzrostem w, w, w Słowacji, tak? Tu się nic nie zmienia, ale inne kraje, nie kraje bałtyckie, właśnie Chorwacja które weszły do strefy euro z naszego regionu, no, dobrze sobie radzą, nie widać żadnych zmian. prawda W przypadku Chorwacji, no, może jeszcze za wcześnie powiedzieć, no, ale to raczej wygląda na to, że przynajmniej na razie mają ten pozytywny efekt, tak? że rzeczywiście jakby gospodarka chorwacka zaczęła szybciej rosnąć w ostatnim, w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o te kraje tak zwane starej, 15 mhm. europejskiej piętnastki, członkowie Unii Europejskiej przed, przed nami, no to no, tutaj jest trudniejsza sytuacja, bo te kraje przeżyły mniej więcej w tym samym czasie Wiele szoków, które dotknęły je specyficznie. Część z nich mogła być związana z euro, a w każdym razie z niezachowaniem pewnego rodzaju ostrożności przy wchodzeniu do euro. Czyli na przykład właśnie Grecja no, prawdopodobnie fałszowała, prawie na pewno fałszowała te swoje statystyki gospodarcze wchodząc do, do euro i to no, nie było bardzo znaczy, rozsądne. Będąc członkiem. Będąc członkiem <laughs> także, tak. No i to można powiedzieć nie było bardzo rozsądne. Hiszpanie no, nie zachowali polityki makroostrożnościowej, pozwolili na wielką bańkę na nieruchomościach u siebie, prawda? Czyli spowodowali, że bardzo urósł u nich e, sektor budowlany, który jest mało produktywny, przez krótki czas to pompowało PKB, no bo tam zatrudniano. Tam no, jeszcze inwestycje z polityki unijnej, z, z Polityki. No różne rzeczy, prawda? Naraz, prawda? I to, temu, to euro temu sprzyjało, no bo dawało im wiarygodności. Tam kapitał oczywiście napływał, prawda, Łatwiej to było wszystko robić w tym, w tym czasie. No i pewnie to się przyszedł kryzys finansowy międzynarodowy, tak zwana wielka recesja w 2008 roku i to się zawaliło, tak? I, I Hiszpanie mieli z tym kłopoty. Podobnie można powiedzieć w Portugalii, łatwy obniżenie stóp procentowych, boom, boom konsumpcyjny, czyli nie zachowano polityki makroostrożnościowej. No to jest wyzwanie pewnego rodzaju. Czy trzeba ale, mieć rozsądnych polityków prowadzących politykę? Ale z drugiej strony, na przykład moim zdaniem przykład Włoch, nie wiem, tej Francji, to są przykłady no, bardzo mocno wątpliwe, tak, które się często podaje, bo w tym samym czasie te kraje europejskiego południa skonfrontowały się, to jak, kiedy wchodziły do strefy euro, z nowymi szokami, szokami, które wydarzyły się dokładnie w tym samym czasie, tam z dokładnością do jednego-dwóch lat. Mianowicie jeden szok to jest wejście Chin do WTO, a drugi szok to jest wejście nas czyli Europy Środkowej, do Unii Europejskiej. No i w obu wypadkach to była bardzo silna konkurencja w tak zwanym sektorze tradables, czyli sektor, czyli dubl podlegający wymianie międzynarodowej. I okazało się, że te kraje jakby straciły swoją konkurencyjność, mają za wysokie płace, relatywnie do tych ich bezpośrednich konkurentów, którzy Potrafią robić to samo, tak? Tak samo dobrze skręcą tę upralkę, prawda? Albo telewizor, uszy, ją ubrania. uszy ubrania, no mnóstwo różnych rzeczy, które oni do tej pory robili. No i, I to nie ma związku z euro, tak? Okazało się, znaczy, tak, że jednym one nie z są argumentów, który się w tej dyskusji pojawia, to jest to, że gdyby była, e, była lira w, we Włoszech, no to mm -hmm. mogliby zdewaluować kolejny mm -hmm. raz, no i by utrzymywali swoją konkurencyjność. I to jest tam część no, tej Ale to nie powodowałoby, że Włosi byliby bogatsi od tej dewaluacji? No nie, nie, nie. nie. Tak. Powodowałoby, że nie byłoby tak negatywnych efektów dla eksportu włoskiego. Znaczy... No właśnie, bo tu się pojawia też kolejne to, co pan, e, panie Piotrze, powiedział pan o e, tych Decyzjach, które mogą podejmować banki centralne, czy, czy można podejmować suwerennie. To też pojawia się taki argument o tym, że przyjęcie euro, to jest zaraz takie dosyć modne, szczególnie u nas w Polsce, określenie, że to jest utrata suwerenności. Czy pan się z tym zgadza, czy utrata kontroli nad własną walutą, nad własnym środkiem płatniczym to jest utrata suwerenności? Ogólnie będąc Polską i w tym położeniu geopolitycznym, to pytanie jest o naszą suwerenność zawsze dosyć ciężkie, bo my zależymy trochę od naszych partnerów międzynarodowych po to, żeby nasz jeden z naszych wschodnich sąsiadów, który traktuje nas na, jako jeden z pewnie trzech największych wrogów politycznych i w propagandzie wewnętrznej, to tak trudno mówić o suwerenności, no bo też jaką mamy suwerenność względem nie wiem, Armii Amerykańskiej trochę ciężko zawsze o tym się... Potrzebujemy sojuszników. No Potrzebujemy to, sojuszników. Gospodarczych, militarnych. Więc my nie jesteśmy tak jak, nie mamy tej samej funkcji co Ameryka. Jakby. I to trzeba o tym sobie jakby jasno powiedzieć i nie będziemy podejmować aż tak samo suwerennie decyzji hmm. jak e, największe państwa, takie jak Chiny, chociażby Rosja, czy, e, czy Stany Zjednoczone. My musimy zawsze trochę koncyliacyjniej podchodzić do tego. Podobnie jak państwa skandynawskie, czy, czy państwa e, Europy Zachodniej. E, no i to jest Pierwsza i dosyć istotna kwestia. Natomiast przy zmieniającej się strukturze wewnętrznej Unii Europejskiej, Polska ma szansę odgrywać większą rolę ze względu na to, że reprezentuje interesy regionu, ma rosnącą gospodarkę, nasza waga i przez to także siła głosowania, jeżeli nam populacja nie będzie drastycznie malała, także jest większa, no bo wraz z większością większą gospodarką siła głosu Polski rośnie. Tak fizycznie, bo takie skonstruowane są obecne traktaty. Mhm. Więc nam powinno zależeć na tym, żeby gospodarka była jak największa, po to, żebyśmy mieli realnie więcej do powiedzenia i żeby ten mandat Polski był w ramach Unii Europejskiej mocniejszy. Na tak, na przykład. No I to pewnie, pewnie jest tak, że w momencie, w którym mamy własny bank centralny i on działa i funkcjonuje wszystko sprawnie. Jest w pewnym sensie utratą części tego, co moglibyśmy podejmować samodzielnie i w, i w takim procesie jest częściowo prawdą. Natomiast no, Bank Centralny nie przestaje istnieć. Mhm. Jest także członkiem Europejskiej Rady Banków. W ogóle to Narodowy Bank Polski jest tej szerszej Rady Europejskiego Banku Centralnego członkiem. No i w takiej sytuacji po prostu też mamy wpływ na potencjalne decyzje, które będzie podejmował Europejski Bank Centralny. Problem, i tu jest problem takiej czysto natury politycznej, jest do momentu, w którym my rzeczywiście większą gospodarką nie jesteśmy, większego wpływu w Unii Europejskiej nie mamy, to nawet jak u nas inflacja ze względu na inny sposób od wpływania szoku energetycznego, inflacja nie wiem, w Europie Środkowej jest wyższa niż w korze strefy euro, to, to stopy procentowe będą niższe. No i na przykład można argumentować, że no nie jest to odpowiednio dobre na to, żeby gasić pożar związany z wysoką, wysoką inflacją w krajach Europy Środkowej i do końca te interesy, które my byśmy e, wygłaszali na poziomie Unii Europejskiej, nie byłyby reprezentatywne, mm -hmm. bo nie reprezentowalibyśmy koru strefy euro i też interesów Europejskiego Banku Centralnego, myśląc o przeciętnej wysokości inflacji w Unii Europejskiej. To jest, to jest problem, który nie, mogły mieć państwa e, bałtyckie, Chociaż które miały. Nie widać, wyszłe... żeby miały rzeczywiście, no, ta inflacja u nich spada tak jak u nas. No. Tak, 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 no ale w tym czasie mieli... Powiedzmy... Znowu mamy trochę, trzeba powiedzieć, hipotetyczny problem, bo okazuje się, że w praktyce to tak nie do końca działa, bo ten kanał... Polityki pieniężne, oddziaływania na nasze gospodarki w naszym regionie nie jest tak silny, no bo na przykład nie jesteśmy tak bardzo zlewarowaną gospodarką, jak inne gospodarki w Unii Europejskiej. No całe tak całe i są też argumenty takie, że no we Węgrzech prowadzono zarówno złą politykę fiskalną, jak i monetarną i w związku z tym inflacja spada jeszcze, tak, tak. jeszcze wolniej Cześć. jest na wyższym poziomie. Czyli to na niezależny... można sobie zrobić kłopoty, tak, to... tak? No właśnie, bo tu ostatnie moje pytanie, które chciałbym panom zadać, myślę, że panom obojgu. E... Już wspomnieliście, żeby w ogóle przyjąć euro, żeby, żeby ten proces się zadział w Polsce, potrzeba większości konstytucyjnej, bo musimy wprowadzić pewne ustawy, które, które muszą zostać wprowadzone. Jak przekonać społeczeństwo do euro, do przyjęcia euro? Jak informować społeczeństwo o tym, o tym, o tym procesie? Ja myślę, że no, przede wszystkim to trzeba przekonywać elity. Tak? Społeczeństwo, można powiedzieć, pewnie jakiś odłam społeczeństwa zawsze pozostanie sceptyczny, no bo... W ogóle, wydaje mi się, jako ludzie, tak, każdy z nas pewnie nie lubi zmian albo nie lubi wszystkich zmian, tak? więc boimy się, wiem, i samochodów elektrycznych i energii jądrowej, energii wiatrowej, tak? boimy się też euro, boimy się po prostu tego, co przyniesie przyszłość i zmiana, i to jest często nadmierne. Tak? To znaczy nasze. Tego, co oczekujemy, te potencjalne nieszczęścia, które mogą nadejść, są mocno wyolbrzymione. No, ale jest to pewna źle je realność. Tak, źle je skalujemy, przesadzamy je. Tak? No, odczuwamy inflację bardziej niż ona jest w rzeczywistości, niż ona potem wychodzi w danych nie tylko jako pewna liczba, ale także i realny wpływ na nie wiem, nasze oszczędności czy inne rzeczy okazuje się być mniejszy niż, niż to deklarujemy w trakcie jej działania. No, ale ta, to nasze cierpienie w trakcie takiego szoku, albo nie w trakcie wchodzenia do euro pewnego procesu, byłoby w tym sensie realne, no żeby oddziaływało na postawy społeczne, i to mm -hmm. trzeba jakoś akceptować. Więc ja myślę, że ważne jest, żeby to był jednak pewien proces, tak, żeby to po pierwsze, dlatego jestem zwolennikiem PEG-u, bo, bo wydaje mi się, że to przyzwyczai zarówno społeczeństwo, jak i polityków, pokaże im, że. Można mieć ten stały kurs względem euro przez wiele lat i sobie poradzić jako gospodarka polska bez wcale takich wielkich napięć. Nie nadejdą szoki asymetryczne, nie będzie trzeba wychodzić, będziemy w stanie zmodyfikować naszą politykę w tych obszarach, o których mówiliśmy, w taki sposób, żeby to wszystko dobrze działało, bo sobie poradzimy, bo jesteśmy w rezultacie lepszą gospodarką niż to sami przed sobą przyznajemy i lepszą mamy politykę, lepszym jesteśmy społeczeństwem niż to nasze wątpienie prawda, i strach. Często przyznaje, Bo symbolicznie mówimy, że jesteśmy wspaniali, ale w, reali w realności się w często duszy, boimy. Tak. Tak. No ale z drugiej strony, oczywiście no, jest kwestia tych narracji, kampanii. Ja myślę, że to też jest istotne, żeby mówić raczej właśnie nie o tych zagrożeniach, tylko o pozytywnych rzeczach i o tym, że potrafimy się przygotować. To jest, dam taką analogię, prawda? żeby też nie przedłużać tego, co mówię, jak olimpiada, tak? No tutaj nie wiem, poprzedni rząd. Powiedział, że chcemy organizować olimpiadę. tak? No to ja bym powiedział: Okej, okay, dobrze, no organizujmy, zdecydujmy się, czy to będzie, którym to ma być roku, o jaką datę się ubiegamy i się do tego przygotujmy, tak? potraktujmy to jako pewnego rodzaju przedsięwzięcie. Nie? Ale dokładnie tak samo jak kraje, które często organizują olimpiadę, no potem okazuje się, że to jest pewnego rodzaju mobilizacja i zdobywają wyjątkowo dużo medali. Nie tylko że ściany im pomagają, prawda, i hmm. sędziowie, i ktoś tam, tylko także dlatego, że to przedsięwzięcie no pozwala, dobra. że Ludzie inaczej do tego podejdą, prawda? Zaczną bardziej trenować, tak naprawdę sportowcy, że no, idą pewne rodzaju pieniądze na organizację też szkoleń sportowych i całego tego procesu. I okazuje się, że medali można zdobyć znacznie więcej niż wcześniej. To wiele krajów, które organizowały Olimpiady, to widziało. I że no, tak samo można każdą politykę tak naprawdę zorganizować, dobrze się do tego przygotować. Więc ja nie mówię, przy, wchodźmy do euro jutro, tak? tylko niech to będzie nawet kilkanaście lat, ale za, zacznijmy to robić realnie już dzisiaj, dlatego ten pak można wcześniej niż później wprowadzić. Ale powiedzmy, że to jest nasze przedsięwzięcie tak? i potem no, elastycznie możemy podchodzić za te 10 czy 15 lat nawet, bo to nie jest sztywna data, że na pewno wejdziemy, tylko potem sobie pokaże, że jesteśmy przygotowani, akceptujemy to, czujemy się, że jesteśmy przygotowani, to wchodzimy, albo że jeszcze nie, albo jakieś okoliczności albo są niekorzystne, opóźniamy, tak? albo się nie da konstytucji zmienić. Tak? Ja, ja, czy ja osobiście tak mówię, że też czy nie wiem, czy jestem zwolennikiem tego, że podobnie trochę jak Petr Paweł, czyli prezydent Czech, który w, poro, w tym wystąpieniu noworocznym zapowiedział, że chciałby, żeby Czechy przystąpiły do strefy euro, niejako narzucając agendę rządowi, który nie za bardzo jest mm. zwolennikiem tego, mm. tego działania. Czy, czy to jest dobry kierunek? Na pewno warto prowadzić taką uczciwą dyskusję, to znaczy zarówno o problemach, zagrożeniach, czyli z takimi uczestnikami jak nie wiem, Ernest Pytlarczyk, Stefan Kawales, którzy są na nie. I mają argumenty też merytoryczne o tym, że no tak, strefa euro nie jest optymalnym obszarem walutowym. No, no nie jest, tak? Nie, nie ma optymalnego. Nie ma optymalnego, ale, 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 ale tylko trzeba też prowadzić tę dyskusję na powiedziałbym takim bardziej poziomie merytorycznym, nie tylko strachów związanych ze wzrostem cen, bo on nie jest aż tak wysoki. Znaczy nie da się zaobserwować we wszystkich badaniach ekonomicznych, które były do tej pory robione, żeby ten wzrost cen był problemem. Utrata jakiejś konkurencyjności czasem niektórych gospodarek europejskich jest problemem. Nakładanie się różnych zjawisk związanych z globalizacją, ale także z przyjęciem waluty było problemem, tak, który prowadził. Decyzje rządów, które zostały członkami strefy euro w przeszłości e, i to, że miały tańszy pieniądz do dyspozycji i łatwiejszą możliwość zaciągania długu, też było faktem, no też że populistyczne tak, ja. rządy lat 90. we Włoszech czy Grecji mogły łatwiej zaciągać dług. I zadłużyły wtedy swój kraj na poziomy powyżej 100% PKB. Dzięki między innymi w strefie Euro, a nie e, będąc e, poza. Więc też trzeba sobie mówić o tych efektach uczciwie, które nastąpiły w różnych krajach, bo ogólne e, to jest trochę tak jak dolaryzacja Argentyny, e, którą zapowiedział e, Milei obecny prezydent. No i tak. To jest, wydaje się to absurdalna idea, ale żeby zdolaryzować argentyńską gospodarkę, trzeba przeprowadzić tak dużo reform wewnętrznych, podnieść zasoby kapitałowe, banku centralnego e, i tak że tak naprawdę to są wszystko dobre polityki makroekonomiczne. One doprowadzą do rozwoju Argentyny bez nawet samej dolaryzacji, która na końcu dobra. może nastąpić. Mhm. I to jest dokładnie to samo. Próba wejścia do strefy euro jest dobra dla do polskiej gospodarki. Na moim zdaniem, mhm. tak? To znaczy właśnie, jeżeli Prowadzamy PEK albo mówimy, że no, to pokazujemy, że jesteśmy pewnie na serio i musimy już się z tym zmierzyć, mm -hmm. bo, bo można łatwo mówić dyskusja i tak dalej. No jasne, tak? No to dyskutować zawsze warto i o tym mówić, i niech będzie Fundacja Wolności Gospodarczej mm -hmm. prowadzi jakąś taką dyskusję wokół tego, ale, ale to nadal będzie trochę takie zajęcie hobbistów, tak? Natomiast w momencie, kiedy naprawdę ludzie się przekonają, że mają ten stały kurs prawda, względem euro już pięć lat, prawda, i cały czas jest to samo, i to i w związku z tym zaczynają zachowywać się i mogą zacząć zachowywać się inaczej, a rządy z kolei prawda, muszą się jakoś do tego odnieść i, i bank centralny, żeby ten stały kurs mógł naprawdę być utrzymywany, no to jest już inna sytuacja niż sytuacja, kiedy tylko rozmawiamy o tym, tak? no bo jak rozmawiamy, no to w sumie nic mu, możemy nie robić, tylko udawać, że tak naprawdę idziemy do strefy euro. No, jeżeli byśmy spełniali kryteria konwergencji i byśmy rok do roku, czyli teraz na dwa lata mieli wszystkie no tak, wszystko ale ta, na zielono, no to... W tym moim przykładzie ta Olimpiada, no jednak Olimpiada wiadomo kiedy będzie, tak? Że ta... No właśnie, organizowaliśmy już jedną Olimpiadę. Ale no nie I tam nie, 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 na... Nawet euro, którym też no, nie... No ale jak, za jak prezydent Kennedy powiedział, że za dekadę, prawda, polecimy, to nie jest, to jest trudne, ale polecimy na Księżyc, to polecieli, tak? No musieli oczywiście... Mogłoby mi się nie udać, mogli o to to. Musiałbyś też taki następca jak Johnson, no ale... No so, właśnie, to, to musi... rzeczy, ale to jednak deadline mają znaczenie. Tak? W małych mieć... rzeczach i w dużych także. I, i, I ta realność tego przedsięwzięcia. To nie znaczy, że ten... A ja powiedziałem, można to zrobić tak, no, żeby jednak było pewne elastyczne. No, Amerykanie też mieli teraz zresztą to widać, tak? Ma, też chcą niby wrócić na księżyc, no ale to się jednak opóźnia, tak? No ale tak, trzeba... ciągle zapowiada, prawda, że poleci na ten Marta za 3 lata. Tak. No... Ale nie, nie da się ukryć, że postępy są. To no właśnie trzeba, trzeba robić, trzeba robić tak, tak zwaną taktykę żabich skoków, powolutku, pomalutku każdym kroczkiem, czy dochodzić do tego sprawy. Patrząc celu. na reformy wewnętrzne, bo tak strefa euro nie jest taka sama, jak była w 2008 roku, i to nie chodzi wcale o strukturę, nie wiem, depozytów, hmm. ale o, o instytucje, które zostały stworzone po kryzysie finansowym, europejski mechanizm stabilizacyjny, te 500 milionów, miliardów euro, które może być wykorzystane w sytuacji kryzysowej. I tych elementów, które będą wzmacniały instytucje unijne, będzie więcej w przyszłości. W związku z tym, nawet jako Polska, my musimy uczestniczyć, nie zgadzając się ze wszystkimi, nie, nie wszystkimi kierunkami, albo chcąc mieć wyjątki dla swojego funkcjonowania, my musimy prowadzić konstruktywną dyskusję. Tak, ale trudniej, dotyczącą trudniej tych... prowadzić tę dyskusję, no bo my jednak nie jesteśmy przy każdym stoliku, przez to, że jesteśmy poza strefą Oczywiście nie wejdziemy, tak, no, ale gdyby by, by partnerzy wiedzieli, że my, trochę jak ta Bułgaria, prawda, albo albo, nie wiem, Chorwacja, prawda, albo, nie wiem, Czechy być może, czy, 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 czy Węgry. Już jesteśmy na realnej ścieżce w kierunku euro, bo na przykład właśnie prowadzamy PEGA i robimy szereg zmian u nas, to byśmy też inaczej byli w tych dyskusjach, mhm. prawda? Znaczy moglibyśmy podkreślać, czy że trochę to nadrabiamy wielkością kraju? No, no tak, ale nasze znaczenie byłoby większe niż ich znacznie przez wielkość kraju, prawda? I naszą determinację, mhm. też nawet symboliczną, to, że Polska by chciała wejść. Natomiast to nadal by nas nie zobowiązywało do tego wejścia, bo moglibyśmy mówić, no musi być ta Unia Fiskalna, zanim my u nas zmienimy tę naszą konstytucję. Panowie, dziękuję serdecznie, że usiedliście do tego stolika, w którym porozmawialiśmy o euro. Ciekawa dyskusja wyszła. Ja dziękuję Państwu, że wysłuchali Państwo i zobaczyli tą dyskusję. Jeżeli macie jakieś pytania też do naszych gości, to zapraszamy do komentowania pod filmikiem, oczywiście zapraszamy do lajkowania i udostępniania tego nagrania. Moim państwa gościem był pan prezes zarządu Wizę Europa, pan dr Maciej Bukowski oraz główny ekonomista Welobanku, pan Piotr Arak. Panowie, dziękuję, dziękuję serdecznie. Ja się nazywam Mariusz Maszałkowski, jestem redaktorem naczelnym portalu polon.pl i zapraszam do kolejnego odcinka na Maszałkowskiej od Instytutu Jagiellońskiego.